Dzień dobry, witamy się w końcu od nas z domu. Każdy czekał na te odcinki, bo wydaje nam się, że wam się wydaje, że są ciekawsze. Pierwszym odcinkiem, od którego zaczniemy, jest odcinek z ogrzewania, znaczy ocieplenia naszego garażu. I trzeba było najpierw go pięknie usprzątnąć, a później przygotować wszystko, żeby można było to ocieplenie zrobić. Tak więc, majster, czyń teraz swoją powinność i pokaż magię kina. Zobacz, co znajduje się za nami, znaczy się pokaż naszym widzom. Znaczy za nami znajduje się pusty, przejrzysty garaż, który został oszczędnie wysprzątany na tą okoliczność. No i niestety na tą okoliczność wszystko to, co było w nim, znajduje się teraz na zewnątrz. I nie jest to zbytnio piękny widok, ale słuchajcie, to są wszystko rzeczy, które potrzebne, przydadzą się. Moje przyda się i tego nie wolno, broń Boże, wyrzucać. Tak więc to czeka, w dniu dzisiejszym jeszcze to wjedzie. Dzisiaj znaczy się. I teraz, znajdujemy się w naszym garażu. Jak nie wiecie, jest to garaż blaszany z dachem dwuspadowym w wielkości 4x6. Tak. metrów. I mówiliśmy już wcześniej, że będziemy go jeszcze w tym roku starali się ocieplić. No i nadeszła ta pora, żeby akurat sprawić to, żeby garaż blaszany był szczelny, już jest szczelny i był ciepły w zimę, żeby nie gromadziła się na nim rosa, bo teraz jak się w nim znajdujemy, na szczęście jest ciepło, jest naprawdę suchutko, natomiast z samego rana po wejściu do garażu zauważalne w każdym blaszaku będzie to, że na jego wewnętrznych ściankach wykrapla się rosa, wykrapla się woda i wilgoć się tutaj gromadzi, więc jeśli ktoś trzyma jakieś rzeczy metalowe niezabezpieczone, bądźcie na 100% pewni, że po zimie one po prostu zajdą wam rdzą. I dlatego też postanowiliśmy, że my ten garaż sobie ocieplimy. A czym będziemy ocieplać? Pianką Polinor. Tak więc proszę, zapraszamy. Dziś będziemy pracować na Polinorze. Polinorem w ilości 48 sztuk. Zobaczymy, ile zejdzie. Tyle powinno nam wystarczyć na to, żeby ten cały garaż opitolić tą pianką. Proszę bardzo. Z bliska dla tych, którzy nie wiedzą, jak wygląda polinor, aczkolwiek już tyle filmów ci, co WhatsAppa oglądają, doskonale wiedzą, że jeśli garaż blaszany, to tylko polinor. I teraz tak. To jest piana, która jest zamknięta komórkowo, znaczy się, dla tych, którzy się nie znają, tak jak ja, powiem tyle, że różni się ona od pianki otwartej komórkowo tym, że nie jest ona paroprzepuszczalna, dlatego trzeba będzie zastosować wentylację w naszym garażu, żeby tutaj jakiś przepływ powietrza zastosować, ale przez to, że ona nie jest przepuszczalna dla pary wodnej, sprawimy to, że już ta rosa, która się wykrapla, nie będzie się tutaj pojawiać i powinniśmy mieć ten garaż suchy. Taki jest przynajmniej plan. Zobaczcie, ona wygląda jak standardowa piana, taka do nakładania pistoletowa, czy też jakiś pianoklej. Natomiast różni się tym, że do każdej takiej naszej piany jest dodawany specjalny taki dings, to jest taka końcówka, dysza, która jest nakładana na pistolet, taka dysza, która nam pozwoli, żeby w lepszym stopniu rozpylić tą naszą pianę na powierzchnię i żeby ona po prostu nam jak najlepiej pokryła to, co pokrywamy, a możemy sobie ją zastosować w zasadzie na każdy materiał, jaki nam się tylko podoba. Tylko czy trzeba pamiętać, to, że temperatura musi być około 18-23 stopnie. Nie może być zimniej, no bo to nie zadziała. Dlatego też, słuchajcie, zwracaliśmy szczególną uwagę, żeby trafić w okienko pogodowe i żeby tą naszą operację przeprowadzić jeszcze w chwili, kiedy ta temperatura na dworze będzie na tyle dobra, że będziemy mogli jak najwięcej wyciągnąć z tej pianki, bo pamiętajcie, że wydajność naszego polinorka, jak zresztą każdych pianek w tubce, będzie malała wraz z malejącą temperaturą. Więc jeśli będziemy robić to w zimne dni, no to nie wyciągniemy tyle, ile byśmy mogli wyciągnąć. Nie, dlatego też warto jest, ona się nie rozpręży, tak dobrze? Dlatego warto jest, żeby te pianki, nawet jak w zimniejsze dni psikamy, gdzieś sobie wrzucić w jakieś ciepłe miejsce, żeby one po prostu miały tą temperaturę taką najbardziej optymalną do
na noszenia. No i co? Dostaliśmy jeszcze pistolet, z którym będziemy działać. Zawodowy, szefowa już pokazała. Nasze, jak to powiedziałaś, że to się nazywa? Dysze. Nasze dysze. Do każdej pianki jest dysza i dodatkowo dostaliśmy jeszcze w zestawie dysze kątowe. Na przykład chcąc psikać sobie nasz dach, sufit, żeby ta pianka po prostu trzymając prosto pistolet nanosiła nam się na sufit. Tak więc, dostaliśmy jeszcze kombinezon. Kombinezon, ale wiecie, że my jesteśmy twardzielami, więc ten kombinezon zachowamy. Jeśli w Łodzi z powrotem zrobią parady techno, parady wolności, to ten kombinezon, no i jeden z naszych odkurzaczy, a wiecie, że mamy ich sporo, i jedziemy. Tak więc, nie gadając zbyt wiele, zabieramy się za działanie. Jeszcze słów kilka przed samym nakładaniem preparatu. Sądzę, że to będzie raczej krótka piłka i czysta przyjemność. Zanim zaczniemy psikać, musieliśmy zadbać o to, żeby w przyszłości, bo jak na razie to ceny okładzin różnych są za drogie, moglibyśmy tą naszą piankę, którą zaaplikujemy, zakryć czymś, żeby to estetycznie ładnie wyglądało i ewentualnie, żeby można było sobie przykręcić jakieś półeczki do naszego blaszaka. Tak więc, zakupiliśmy łaty. To są akurat łaty 4x6 i tutaj jak idzie konstrukcja naszego blaszaka, między tą konstrukcją zostały one zamontowane i zlicowane. Tak więc w momencie, kiedy będziemy psikać tą pianką sobie w te przestrzenie, ona je ładnie wypełni, oczywiście starając się tych łat nie zabrudzić. W późniejszym czasie będziemy mieli możliwość, żeby na przykład wziąć taką płytę OSB, jak już stanieje, albo jak się dorobimy, i przykręcić sobie do tych naszych łat jako tak zwana po prostu konstrukcja. Więc poświęciliśmy jeden dzień czasu na to, żeby takie właśnie łaty sobie tutaj ponakręcać, jak również, żeby ogarnąć przewody, które tutaj się znajdują, gdzie brakowało, to dorzucić. I wszystkie te przewody, ja wiem, one nie są w peszlach, ale powiedzmy, że są w przewodach doziemnych, więc są dodatkowo zazbrojone jakoś, umieścić sobie tak, żeby nasz polinorek szczelnie je opatulił i żeby już tam na wieki zostały. Tak więc przejściówka, którą mamy, znaczy się dysza tak zwana, na pistolet. Ja już kiedyś pracowałem z polinorem, więc wiem. Ci, którzy oglądali nasze docieplenie poddasza, to wiedzą, że tam też używaliśmy. Dwa razy musi cisnąć, kliknąć i tyle. Piankę należy wstrząsnąć. Szefowa, możesz wstrząsać? Nie, no żartuję, ja będę wstrząsał. I tyle. Z takich ciekawostek jeszcze mogę wam powiedzieć to, co mi szefowa tutaj wyczytała, że polinor ma bardzo dobre właściwości akustyczne i też cieplne, bo lambda wynosi aż 0,30, tak więc no jest git. I ma jeszcze właściwości antygrzybicze, tak więc nie musimy się bać, że pod naszą tutaj powłoką wyjdą jakieś grzyby, nie grzyby, no jeśli oczywiście też, wiecie, zachowamy to, żeby tam się ta wilgoć nie wykraplała. Coś jeszcze ciekawego? Producent zapewnia, że żywotność takiej pianki to jest około 50 lat, więc przeżyje nas. Tyle na pewno ten garaż stać nie będzie. Ja mogę powiedzieć, że zamiast okładziny z OSB można zastosować płyty cementowe. Można zastosować płyty cementowe, zresztą można wiele rzeczy zastosować. Wy możecie pisać w komentarzach to, jaki wy byście mieli pomysł na to, żeby jakąś okładziną ten garaż wyłożyć po tym, jak już zostanie on zaizolowany naszą pianą. Z ciekawością przejrzymy wszystkie komentarze. Jeśli coś nam się spodoba, no to będziecie wiedzieli, że już kolejny odcinek będzie się dla was szykował. Dobra. Oczywiście należy bardzo dobrze sobie ten pistolet ustawić, żeby ta piana jak najlepiej nam się rozprężała. Ja wiem, że ja to zrobię źle, więc na pewno majster zaraz mnie poprawi. No ale cóż, pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. No dobrze. I dzięki tej właśnie końcówce zobaczcie, że ta piana nam się takim szerokim strumieniem rozprowadza i zaczyna puchnąć. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zacząć po prostu psikać. Zobaczcie, że wszystkie tutaj jakieś szczeliny, nieszczeliny sobie uzupełnimy, żeby tu było też dosyć szczelnie.
żeby nie gromadziły się gryzonie w naszym garażu, aczkolwiek gryzon jak będzie chciał, to i tak wejdzie, bo mała ciekawostka, muszę wam powiedzieć, że ostatnio w moim kaloszu zagnieździła się rodzinka nornic albo myszy, tak więc kalosz na straty, no i tyle. Podoba mi się. Czekaj, tu sobie jeszcze wezmę, ustawię tego pistoleta. To się chyba powinno tak wykręcać. O. Teraz grubszą chyba, nie? Co? Tu go rozkręcimy na maksiora i jedziemy. Grubość warstwy można sobie regulować po prostu przez jeszcze jedną aplikację tego. Ja widzę, że wolę już, żeby on mi się cieniej rozkładał i sobie dorzucić, niż żeby mi się takie poły robiły. Myślę, że trochę dalej musisz też mi ten pistolet. Także zobaczymy. Udało się nam pokryć pierwszą warstwę po całości. Zużyliśmy 36 puszek już jak do tej pory, ale mamy praktycznie, oprócz drzwi, które trzeba pamiętać, żeby psiknąć, mamy już wszystko po całości. Pamiętacie, jak mówiłem, że nie będziemy używać kombinezonu, który przyda się na paradę techno? No, majster poczuł techno w sercu i niestety, ale był zmuszony go założyć, zwłaszcza przy psikaniu tej górnej części, bo z tą końcówką kątową, która de facto przydatna, no niestety trochę zaczęło pruszyć. O, proszę bardzo, tutaj nawet taki śmieszny pomponik mu się zrobił, ale już z niego spadł, tak więc majster wygląda jak ten ludzik Michelin, jakoś tak, ale uznał, że chyba będzie musiał się ogolić, bo na brodzie ma trochę tego badziewia. A ja tak na powiem. Włosach. Ale na brodzie na włosach. A ja na włosach też mam. I szefowa ma na włosach. A ty co tutaj przylagłeś? Tak to bywa, także czapki trzeba stosować. Jednak kombinezony się przydają. I
I co? Ta strona już nam przeschła. Zobaczcie, że to wszystko zesztywniało. Ponoć jeszcze można stosować taki myk, że po nałożeniu tej pierwszej warstwy, ogólnie po nałożeniu, można spróbować zrosić to wodą. Wiadomo, że woda pomaga pianie na rozprężenie się lepsze. To wtedy można uzyskać lepszy efekt. No my tak nie robiliśmy. Tu mamy trochę przewodów. One co prawda są w przewodach doziemnych, tak więc nic się nie stanie. Ale tak żeśmy nie robili. W tym momencie to już jest wszystko zesztywniałe. Na pewno drugą warstwę będziemy starać się, żeby nałożyć na tą ścianę. Ta ściana jest szczególnie narażona na słońce, bo jest to ściana południowa. Więc tu przez cały dzień praktycznie będzie słońce się tutaj zachowywało i nagrzewało tą stronę, tak samo dach. Tak więc wszystko to, co nam starczy, w pierwszej kolejności idziemy na tą stronę. No i zobaczymy, ile starczy i wrócimy starczą, nie na tarczy. Nie, szefowa? Tak. Jak ci się podoba ten kolorek? Piękny. Taki jest. Łososiowy, nie? Tak. Ci, którzy pamiętają, jak żeśmy działali u nas w naszym domu na poddaszu, to polinorem żeśmy wklejali między wieńcem, a między naszym dachem wełnę mineralną. Ona była na sznurkach taka wciśnięta i żeby jej nie rozpychało, to polinorem żeśmy starali się ją po prostu zapsikać, jakby tak zacementować, albo tak zwaną taką sieć pajęczą zastosować. Tak więc już wtedy polinor do akcji wjechał, a dzisiaj możemy się chwalić tym, że mamy garaż jak WhatsAppa. Bardzo znanego, powszechnie lubianego youtubera. On ma, mam ten sam. Dobra, koniec gadu-gadu. Jedziemy z ostatnią warstwą. I zobaczcie, co tu się stało. Jeszcze bym tutaj nakleiła takiego jednorożca i było tak. Garaż zaczął wyglądać jak u najsłynniejszego majstra na polskim YouTubie. Tak więc dokonaliśmy tego. Zeszło nam 48 pianek. Czy się wygłuszyło? No nie wiem, czy się wygłuszyło. Wygłuszyło trochę. No na pewno jest jakoś tak, się bardziej to odbija to wszystko od O, nie od nagrzewa nas. Się, tak? Ty zobacz, dotknij to. Tak więc, słuchajcie, jest to wszystko ładnie zapsiukane. Majster dokonał wszelkich starań, żeby tutaj wszystkie jakieś dziurki, nie dziurki, które tylko gdzieś się pojawiały, zostały zapsikane. Na szczęście dach mamy szczelny, więc nic nam na głowę nie leciało, a nawet jeśli byłaby jakaś dziurka, to zapsikanie to tego właśnie tą pianką powoduje, że to się nam uszczelnia, bo ona nie przypuszcza wody. Założyliśmy sobie w międzyczasie już nasze oświetlenie. Zobaczcie, jak garaż wygląda, jest dosyć czysty. Niestety jeszcze będzie musiał poczekać z naszą okładziną na lepsze czasy, albo jak coś ciekawego wymyślimy, to wtedy to na pewno zrobimy. Przewody zostały założone, ja dodatkowo zainstalowałem sobie jeszcze dodatkowy taki pstryczek, który sprawia, że będąc w środku w garażu mogę sterować oto tą elektroniką i sobie otworzyć bramę. Dla wszystkich tych, którzy oglądali filmy i widzą, że ta sprężyna jest w złym miejscu, bo powinna być po drugiej stronie, wiedzcie, że kiedyś ją przekręcę. Ale nie dzisiaj, bo nie mam na to czasu. Tak więc tyle. Kolejna misja wykonana. Garaż ocieplony. Za chwilę wstawiamy do niego meble, inne graty, tak więc nacieszcie się widokiem, bo on tylko przez chwilę będzie taki piękny i czysty, a za chwilę go totalnie
zastawimy. Ale tak jak w każdym garażu, choć wiedzcie, że ja planuję z premedytacją stawiać tutaj samochód zimą. Powodzenia. Tak na pewno się zmieści. Ci, którzy twierdzą, że mi się uda, proszę łapkę w górę dla mnie. A ci, którzy twierdzą, że się mi nie uda, to łapkę w górę dla szefowej. I oczywiście wielkie podziękowania dla pana majstra, który wyrwał mi pistolet z dłoni i własnoręcznie wypsikał cały ten garaż na łososioło. A zajęło nam to godzinę i 45 minut. Jak się majster robiło? Majster kiwa głową, że robiło mu się bardzo dobrze. Jeszcze taki rzut oka na to, jak się pryska, wiecie, z sercem. Proszę bardzo, nawet jakieś rany na dłoniach się pojawiły, ale to pewnie wtedy, kiedy przykręcał piękne lampy. Także z naszej strony to wszystko. Serdecznie dziękujemy. Aha! I dla wszystkich tych, którzy by chcieli się dowiedzieć, czy ta piana faktycznie działa izolująco, czekamy na pierwsze przymrozki. Wtedy też zainstaluję sobie tutaj czujnik, bo mam jeszcze jeden czujnik temperatury od Bleboxa. I będziemy mierzyć temperaturę, jaka jest na zewnątrz i jaka jest w środku tego pomieszczenia przy nieogrzewanym wnętrzu. I z rana zrobimy też test, czy tutaj w środku będzie nam się wykraplała dana rosa, o której też wspominaliśmy. A pamiętajcie, że jak wylewaliśmy tą posadzkę, to pod spodem wyłożyliśmy folię, tak więc ograniczyliśmy też tą wilgoć, która powinna przedostawać się z ziemi. Jest po prostu odcięta, więc trzymam kciuki, że garaż będzie może nie tyle jak szczelny, jak termos, ale na pewno będzie w nim sucho i ciepło. Dzięki wszystkim i do następnych robót. Na razie!